Witam bardzo serdecznie, król Pustkowia Jerzy Kaśków. Dzień dobry. Drodzy Państwo, dziś zrobiłem dla Państwa taki materiał, z jednej strony dotyczący w jakimś stopniu niedawnej śmierci nadrzędnego, głównego skandalisty Polski, Jerzego Urbana, którego oczywiście wielu ludzi zna z dawnych czasów jako rzecznika rządu komunistycznej partii rządzącej, czyli PZPR, a następnie jako redaktora naczelnego tygodnika Nie. On jeszcze kiedyś taki magazyn prowadził, nie wiem czy Państwo pamiętacie, w 90-tych latach, ja jeszcze wtedy młodym takim 20-latkiem byłem, to czasami zdarzało mi się, że gdzieś tam w kiosku ten magazyn sobie kupowałem. Ten magazyn nazywał się Zły i on tam opisywał, jakie zbrodnie były dokonywane w ogóle, jakie straszliwe zbrodnie były dokonywane w ogóle w Polsce. Jako jedyny taki magazyn w tamtej przestrzeni się pojawiał. Dzisiaj myślę, że może nawet byłby cenzurowany. Miał dostęp do jakichś tam materiałów takich policyjnych, być może w związku z tym, że znał wielu ludzi z milicji, którzy następnie potem tworzyli te szeregi policyjne, więc zdjęcia w tym magazynie były bulwersujące i wulgarne, rodem nawet z tego serialu, który ostatnio na Netflixie się pokazał, o tym nieszczęsnym kanibalu Dahmerze. Więc, drodzy Państwo, z jednej strony mamy pogrzeb skandalisty Jerzego Urbana, który w tygodniku Nie wytaczał potężne działa przeciwko działalności Kościoła katolickiego, którego jawnie nienawidził, obrażał Kościół katolicki ze wszech miar, z każdej strony, demaskował także szwindle, patologie, łącznie z defraudacjami pieniędzy, łącznie z aferami pedofilskimi i tego typu sprawami, czym zyskał sobie uznanie w oczach ludzi domagających się świeckiego państwa. Taki był Urban już w czasach tej nowej Polski. Tam sobie w czasach PRL-u uwił jakieś tam gniazdko. Zresztą on się nigdy nie wstydził tego, że był w ogóle związany jakkolwiek z tak zwaną komunistyczną Polską. Przeciwnie, uważał, że nie ma w tym nic zdrożnego. Następnie później przeszedł na działalność tak zwaną gospodarczą, gdzie tą swoją publicystykę, nie będę oceniał tego w kategoriach dobra publicystyka czy zła, dlatego że Urban nigdy mi nie imponował, przynajmniej nie w takim stopniu, żebym miał go uważać za autorytet. Traktowałbym go raczej z przymrużeniem oka. Niemniej jednak to, czy ta krytyka Kościoła, którą on uprawiał jako pierwszy w Polsce, w takiej skali oczywiście, jak to miało miejsce w, powiedzmy w latach 90., była to rzeczywiście sprawa nowa i świeża. Dopiero później jego następcy, powiedzmy, gdzieś tam się zaczęli pojawiać, którzy także taką krytykę wobec Kościoła publicznie wyrażali. Zaczęto na przykład walczyć z pedofilią w Kościele, zaczęły się pojawiać filmy na YouTube o tym, co Kościół robi, czy Kościół w ogóle powinien rzeczywiście piastować stanowisko tego, co swego rodzaju przywództwo duchowe powinno oznajmiać w sferze publicznej, kulturowej, religijnej, ale także politycznej, bo oddziaływanie Kościoła na politykę jest dość potężne, więc Urban generalnie zajmował się tymi sprawami. I, drodzy Państwo, Jerzy Urban zmarł, dożywszy prawie 90 lat. Na przestrzeni publicznej zaczęła się rozlewać fala hejtu, dlaczego Jerzy Urban ma zostać pochowany na Powązkach, skoro jest to cmentarz dla zasłużonych jednostek, ludzi, dla kultury polskiej, dla narodu polskiego.
Tego nie zamierzam absolutnie komentować, bo ja osobiście wolałbym być pochowany w lesie, żeby nikt najlepiej nie przychodził na mój grób. Niemniej jednak w obronie Jerzego Urbana stanął nasz wybitny specjalista od spraw etyki duchowości Jan Hartmann. Filozof, etyk, polityk, publicysta, człowiek, drodzy państwo, który zapewne chciałby być uważany za jakiś autorytet. Jak już powiedziałem, to nie ma być film o Jerzym Urbanie. Mój stosunek do niego jest, jak już powiedziałem, cum grano salis, z przymrużeniem oka go traktuję. Bez jakiejś reakcji, raczej towarzyszy temu zobojętnienie. Natomiast Jan Hartmann zdecydował się na fali tego, o czym Państwu powiedziałem, czyli tego skandalizmu Jerzego Urbana, który krytykował Kościół, bo Jan Hartmann jest zwolennikiem tak zwanego świeckiego państwa. Ja nie twierdzę, że jest to zła opcja dla narodu polskiego. Ja też mam filmy, w których mój stosunek do Kościoła katolickiego jest, no powiedzmy, nieco odmienny od tej części społeczeństwa polskiego, które z Kościołem katolickim związana jest dość mocniej, silniej. Ja widzę Boga, jak król pustkowia widzi Boga, dowiecie się Państwo z tego filmu, który pojawił się na karcie u góry. Natomiast Jan Hartmann dokonał takiego wpisu, drodzy Państwo, na Twitterze, który zaraz Państwu pokażę, przedstawię. Krótko go także wówczas skomentuję. Tym wpisem Jan Hartmann pokazał nie tylko to, jakim jest, drodzy Państwo, filozofem, jakim jest etykiem, jakim jest znawcą ludzkiej duszy, a także zaprzeczył jakby temu, że byłby jednoznacznie, zresztą to wynika z definicji filozofii, że byłby jednoznacznie przyjacielem mądrości. I drodzy Państwo, ten film Państwu zaraz przedstawię, ale jeszcze do jednej sprawy chciałbym wrócić, bo taki film o Janie Hartmanie to ja już mam, drodzy Państwo, na YouTube. On się pojawił jakiś czas temu. A do czego dotyczy ten film? Ten film, drodzy Państwo, dotyczy jednej określonej sprawy. W 2014 roku Jan Hartmann, wybitny polski przedstawiciel ducha, w moim mniemaniu pseudofilozoficznego kompletnie, zaproponował, że aby w tonie zawiązywania, powiedzmy, głębszych relacji miłosnych między rodzicami i dziećmi, wprowadzić takie prawo rozwiązłości, czy takie prawo egzaltowanej miłości, która w ostateczności miałaby prowadzić do kazirodztwa. To znaczy się, Jan Hartmann napisał sobie kiedyś taki wpis na swoim blogu, czy tam gdzieś w mediach społecznościowych, gdzie stwierdził, że nie ma nic zdrożnego w tym, że ojciec będzie uprawiał sobie seks z córką, czy matka z synusiem, lub też, no powiedzmy, że relacje między siostrą a bratem także mogą wchodzić w pewne koincydencje takie erotyczne, że to będzie wzmacniało więzi rodzinne i ich siłę. I ten film, drodzy Państwo, Kazirodztwo, według Jana Hartmana, znajduje się tutaj na karcie u góry ekranu. Bardzo ciekawy, interesujący materiał, bo wtedy fala hejtu wylała się właśnie na Jana Hartmana i on natychmiastowo wycofał się z tego, z przyjętego przez siebie stanowiska. Wycofał, usunął wpis. Sprawę chciał oczywiście załagodzić. Była w tamtych czasach jeszcze potężna akcja dotycząca tego, czy Hartmann w ogóle powinien być profesorem filozofii po tym, co napisał i co ja do Państwa teraz mówię. Zobaczycie sobie na tym filmie, który pojawił się na karcie u góry i będzie także na ekranie końcowym, bo jest to rzecz skandaliczna. To znaczy się, on w coś wierzy i on coś myśli, ale jak mu to jest wygodne? Jakby to było przyjęte, to oczywiście wszyscy biliby brawo. To Jan Hartmann oczywiście przy swoim stanowisku
zostałby i je podtrzymywał. To jest tak, jakby teraz ktoś królowi Pustkowia, drodzy państwo, zarzucił, że ten wypowiedział jakieś stanowisko w jakiejś sprawie i król Pustkowia nagle łup, usuwa wszystkie filmy, które tego dotyczyły i już zmienia stanowisko, bo ludzie go nie lubią. Taki jest to między innymi filozof, jak chorągiewka zwykła na wietrze. Teraz przejdziemy, drodzy państwo, do przedstawienia tego materiału związanego z postem na Twitterze. Zobaczycie państwo, co ten delikwent w ogóle napisał, bo ja go nie znoszę po prostu. Jak go nie znoszę, tak jak nie znoszę i filozofii instytucjonalnej, tego bełkotu, który od tysięcy lat nie potrafi problemu zła rozwiązać. Nie potrafi problemu zła rozwiązać. To jest wylęgarnia jakichś oszołomów kompletnych, którzy powołują się na najwyższe wartości, by następnie oczywiście powiedzieć, nie, 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 to na pewno się unormuje, to na pewno wszystko będzie dobrze, wojny wybuchają raz za razem, a czy widzieliście państwo jakieś stanowisko w kwestii tego, czym jest zło, które byłoby zaprezentowane przez tak zwanego oficjalnego filozofa? Skąd zło? Skąd się bierze zło? Dlaczego to zło wybucha? Nie ma takiego stanowiska. Ten problem jest w dalszym ciągu nierozwiązany. Król Pustkowia ma oczywiście tutaj propozycję dla świata, nowa idea dla zrujnowanego wojną świata, gdzie jasno i wyraźnie wyrażam swoje stanowisko w tej sprawie, że zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi, bo inaczej przeistoczy się w zło destruktywne i jest to jedyne tego typu stanowisko filozoficzne na świecie, którego pretekstem do działania jest wykorzystywanie moralnego zła, bo jest to siła fizyczna, z której albo zrobimy jakikolwiek pożytek, albo to zło obróci się przeciwko nam. Dobrze, drodzy państwo, teraz przejdziemy do tego postu na Twitterze i krótko jeszcze spotkamy się, postu Jana Hartmana, i krótko spotkamy się jeszcze na końcu z komentarzem. Jesteśmy na Twitterze Jana Hartmana, wybitnego polskiego filozofa, i pisze on w tym swoim poście. Próba wyrzucenia zmarłego Jerzego Urbana z powązek, gdzie ma we wtorek być pochowany, pokazuje, jak nienawiść i pycha degradują ludzi do hien cmentarnych. Nie jesteście godni Urbanowi butów czyścić. Takiej ohydy jak ten pośmiertny hejt na Urbana jeszcze nie było. Stulcie pyski, powiada wybitny polski filozof Jan Hartman. Drodzy państwo, komentarze też są bardzo ciekawe. Na przykład niejaki Artur pisze tutaj, w 100% się z panem zgadzam. Niejaki Krzysztof Krajowiecki odpowiada Arturowi i Hartmanowi. Artur, ty, ky i tak dalej. Jakiś Łukasz pisze, w takim razie może na Wawel. Jan Nowak z kolei odpowiada Hartmanowi, Janku, śleż takie nienawistne posty, ty wybitny filozofie, wstydź się. Witello, bardzo ciekawy komentarz. On przypomina sobie o tym, że jest Żydem wtedy, kiedy jest to wygodne. I ten komentarz niejakiego Jarka L. jest bardzo interesujący, drodzy państwo. Pisze do Jana Hartmana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, tu państwu powiększę, żebyście tą emotkę sobie zobaczyli, o, zaraz to zobaczymy, jest, i to jest emotka łapania się za głowę, zasłonięcia twarzy. Myślę, że ten komentarz idealnie oddaje to, co należałoby sądzić o wpisie profesora filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i co bardzo także ważne, etyka. Mamy tutaj jeszcze taki komentarz, kto hejtem wojuje, od hejtu ginie. No może tak się stać, że taka sytuacja rzeczywiście będzie miała miejsce. Nie jesteście godni Urbanowi butów czyścić. Nawet nam by to nie przyszło do głowy. Rafał dla Polski pisze, bo ci żyłka pierdząca pęknie. Możesz go w swoim ogródku pochować. I tych komentarzy, takich komentarzy zwykłych ludzi, którzy już się zastanawiają, że coś dzieje się naprawdę z tym profesorem nie tak, że powinien zachować się jednak w duchu jakiejś wyższej kultury, one są bardzo celne. One bardzo dużo mówią o tym, jak
ten profesor, który ma zamiar, zdaje się, uchodzić za autorytet, nie do końca jednak rozumie to, czym jest jego powołanie jako filozofa. No i co, drodzy państwo, myślicie o tym pseudofilozofie, który reprezentuje stanowisko związane z takim lobby neomarksistowskim? Stulcie pyski, w ogóle nie jesteście, stulcie pyski, spieprzajcie. Albo inaczej powiedzielibyśmy, zamknijcie wszyscy mordy, mówi filozof. Bardzo wysoka kultura. Za chwilę za tym wpisem tego Jana Hartmana pojawiają się już słowa na wy, wypie, spierda i tak dalej, wy będziecie tutaj krytykować Jerzego Urbana, a kim wy jesteście? Ja jestem wielkim filozofem, etykiem, Janem Hartmanem, ja mogę zabierać stanowisko w tej sprawie. No, trzeba przyznać, drodzy państwo, że studenci Jana Hartmana będą musieli mieć ciężki orzech do zgryzienia, bo jednak wzorce trzeba skądś czerpać, tak powinno być przynajmniej. Te postawy nie zasługują nie tylko na naśladownictwo, ale na piętnowanie. Mi na przykład zamknięto na tydzień kanał z racji tego, że wyrażałem poglądy, które miłościwie panującym nie podobały się, ale nie wyrażałem tych poglądów w sposób jawnie ukazujący kalectwo intelektualne, duchowe, czyli obrażając ludzi w ten sposób, czyli tworząc jednocześnie falę hejtu, jednocześnie stulcie pyski, nienawistnicy i tym samym nienawiść się oczywiście rozprzestrzenia. Gdyby były tam jakieś argumenty dotyczące tego, dlaczego postawy tych ludzi, którzy nie godzili się na to, żeby Jerzy Urban był pochowany na Powązkach, to wyglądałoby to inaczej. A tutaj mamy takiego zwykłego trolla, ubranego w mundur profesora, jeszcze by sobie mógł te gronostaje tam założyć na ramiona i oczywiście koronę mądrości, lepiej by to na pewno wyglądało, podkreślałoby jego prestiż. A tak, jest to człowiek, który, nazwijmy to, z etyką tak zwaną, czy z kulturą nawet wypowiedzi, niewiele, drodzy państwo, ma wspólnego. Dla mnie jest to obraza czegoś takiego, co filozofia w ogóle powinna w tym nurcie kulturowym i publicznym przedstawić, bo mamy tutaj takiego zwykłego szarlatana, który tam wchodzi sobie pewnie po pijaku na Twittera, wypisuje takie wpisy, stulcie pyski, tak sobie, zamknijcie się, bo oczywiście tak mu jest wygodnie, jak ktoś napisał. Jeśli, ja już to powiedziałem wcześniej, przed tym materiałem wideo, który państwu z tego Twittera przedstawiłem, że jak mu jest wygodnie, to on przyjmie takie stanowisko, a jak nie, to wpis usunie i będzie znowu czekał, czy wyczekiwał sytuacji, w której będzie mógł to swoje nagromadzone zło gdzieś tam wprowadzić. Bo czy słyszeliście państwo o jakiejś idei, którą zaproponowałby Jan Hartman, na przykład idei Unde Malum, skąd zło, do której nawiązywałem. Ja mam na kanale całą masę tego filmów, jak podnosić kulturę na wyżyny aktywności, a nie jak zaniżać poziom w ogóle kulturowy, bo tam ktoś nawet takiego emotka wkleił, że łapie się za głowę i mówi, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego pisze coś takiego. Drodzy państwo, ja jakby nie chcę tej sprawy teraz specjalnie omawiać, bo nie wydaje mi się, że byłoby to konieczne, żeby tutaj tworzyć jakąś tam analizę tego, jak się ten filozof powinien, ten pseudofilozof powinien zachować, czy nie, bo państwo sami już sobie wyrabiacie zdanie po tym, co usłyszeliście na ten temat ode mnie w tym przedstawionym materiale. Mi pozostaje jedynie się tylko uśmiechnąć, bo ten świat schodzi naprawdę kompletnie na psy. Jerzy Urban był autorytetem dla Jana Hartmana. Jerzy Urban nie był autorytetem. Jan Hartman nigdy autorytetem nie będzie. Nie ma takiej możliwości, żeby ten człowiek jakkolwiek dysponował jakimś potencjałem intelektualnym.
żeby ludzi podnosić na wyżyny aktywności duchowej, a nie upodlać ich jeszcze bardziej, wikłając ich w jakieś jego gierki, powiedzmy tam, polityczno-kulturowe i pseudofilozoficzne. Oprócz tego, jak już powiedziałem, jego prezentacja, jego poglądów najpełniej uzasadniona jest w tej przestrzeni kazirodztwo jako forma miłości w rodzinie. Czyli w rodzinie, według Jana Hartmana, możemy sobie jawnie, erotycznie pobawić się z dzieckiem na przykład. No, mamy trochę wolnego czasu, stwierdzamy, że spędzimy go z dziećmi, no to Jan Hartman właśnie zaprezentował te poglądy, że można to zrobić na sposób erotyczny w duchu tego rozwoju neomarksistowskiego, który tam od iluś lat się tutaj przejawia. I ten film przede wszystkim, drodzy Państwo, gdzie ja wyrażam taką solenną krytykę Jana Hartmana, popartą argumentami, polecam Państwu obejrzeć. Tym samym problem pochówku Jerzego Urbana pozostaje całkowicie na uboczu tego filmu, bo nie ma sensu naprawdę wikłać się w to, gdzie zostanie ktoś pochowany, czy na Wawelu, czy nie wiem, w Watykanie. Kogo to może, drodzy Państwo, obchodzić? Ale Jan Hartman, jak nie ma co robić, no nie ma pomysłu filozoficznego, jest tylko jakimś nędznym epigonem, który tam powtarza w kółko to, co ta zubożała filozofia na przestrzeni tysięcy lat próbowała tutaj uwypuklić jako standardy życia, co się w ogóle nie sprawdza, bo jest to pomyślane na błędnej podstawie, więc Jan Hartman sobie uprawia tego typu sport pseudofilozoficzny, mając nadzieję, że jednak on tutaj stanie na piedestale, może prezydentem zostanie jeszcze Jan Hartman i będzie udzielał profesjonalnych wywiadów z Pałacu Prezydenckiego, profesjonalnych, przepraszam, wywiadów też, ale wykładów dotyczących tego, jak powinien wyglądać człowiek w społeczeństwie XXI wieku. Zostawcie Państwo koniecznie komentarze, co sądzicie o działalności tego człowieka, bo ja uważam, że powinno się go nie tylko krytykować, ale zapomnieć o nim, zapomnieć zwyczajnie o tym człowieku, nie zwracać uwagi na tego człowieka. Zachęcam do wspierania kanału Króla Pustkowia w walce o wolność i sprawiedliwość. Zachęcam także do zakupu moich egzystencjalnych książek. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się.